No hej, witajcie kochani, bardzo serdecznie Szweral z tej strony. Kolejny odcinek GTA 5 na moim kanale. Zapraszam do oglądania. Jesteśmy w trakcie misji. Nie wiem jakiej generalnie, no FBI, tak? Listen to me, Steve. No wisecracks, got it? No fucking clichés. We're fighting for the freedom of the people today. Don't lecture me on patriotism. You've been living outside the system too long. Social responsibilities, a joke to you. So maybe I redeem myself, get killed in the process, huh? That old bullshit. No one is dying on my watch. Not even the burnout bank robber with temper issues and nothing to live for. A hero's death is too good for you. You'll die in the ignominy you deserve. Oh, thank God! Fate shall carry me safe through these selfless acts of charity! Ja pierdzielę, jakie rozmowy w ogóle. No, co chciałem powiedzieć, że... nie wiem, co chciałem powiedzieć. No dobra, no w każdym razie widzieliście w ostatnim odcinku, jak wyglądało rozpoczęcie tej misji. Ja cały czas myślałem, że ja mam coś zbagowane, albo muszę... Znaczy zbagowane. Że muszę coś znaleźć i nie pamiętałem co, nie? A tu się okazało, że ja miałem zwyczajną misję. We can get in through the discharge tunnel. Here goes. No, a tu się okazało, że muszę po prostu taksówką pojechać. Dobra, cyk. Na konkretne miejsce, więc jeżeli macie taką możliwość, to już... Aha, okej, czyli ja mam za agentami płynąć. No dobra. A to nie jest tak, że ja trochę za płytko pływam? W sensie, nurkowie to powinni głębiej, żeby go... No właśnie, ciekawe, bo zobaczcie, teraz mamy tutaj możliwość tego, że jest ta krata i wejście dodatkowe, tak? Do laboratorium. A czy ono będzie dostępne, jak ja już skończę tą misję? Matko i córko. So, you got any more little facts for me from the instruction manual? Thought you'd want some intel on the equipment we sourced, using your hard-won funds. Ha, I figured it was all gonna go on a wardrobe full of windbreakers. Oh, and maybe some nipple clamps. Coś czuję, że mi nie starczy tego. O, już to ogarnięte, dobra. O, tu dół bardzo ładnie idzie. No kurde. Teraz tak. Góra jeszcze raz. Dobra, starczy mi. Myślałem, że mi nie starczy tego gazu, ale luz. Pięknie. Teraz tak, teraz tu trzeba. To nie jest tak, że takie ściśle tajne placówki... Dobra, pomijając fakt, że... raczej nie mają takiego wejścia. Ale nawet jeśli by miały, to nie powinno to być jakoś chronione? Czujnikami? Wiecie co jest? Tak mi się wydaje, nie? No bo jeżeli to ściśle chroniona placówka, to albo powinny tam być kamery. Albo nie wiem, no... Okay, we swim down the tunnel, gain access to the facility. Dostań się do laboratorium. Okej. Okay. Czy ja nie powinienem też mieć kupionych jakichś kamizelek? The intel is good. We're 100 yards out.
Ah, I feel like I'm giving a colonoscopy to the Statue of Happiness. Nice change from beating up Trevor Phillips's ass all day. Oh, you yeah. You feel that? Water's getting warmer. You wet your pants, Davey? This is a cooling tunnel. Of course it's getting warmer. No one urinated. I know for a fact that that ain't true. Okay. Okej, okay, to teksty warto jednak, wiecie, gdzieś tam wsłuchiwać się w nie, nie? The problem with this job is I only get to know the criminals who are dumb enough to get themselves caught. Yeah, only I wasn't caught, remember? I turned myself in. He makes a point. That makes you doubly dumb. Dobra, i co w związku z tym? A w ogóle te turbiny nie powinny jakoś chodzić? Tak mi się wydaje, że... Pamiętam, że te turbiny chodziły, tylko że ten... A, właśnie! Może te turbiny chodzą normalnie. Tak, tak mi się wydaje. No... Oh, how are we? Huh? We ready? I was born ready. Let's do this. Come on, Dave. What's the plan? Hey. We locate the toxin and action our escape strategy. That's what we got. Great. Lead the way. Bank robber, your job is to keep this covert and non-lethal as long as you can. Yes, Dave, that's smart. You're on point. I'm leading from the rear. Hands up, you, now! Come on, let's go! Dobra, no. You, don't be a hero. Drop your weapon. Yo, who are you? Make him shake like a stripper's tit, Mike. Okay. Now hit the elevator. No dobra. Udaj się do windy. Przeładować jakoś so muszę? What exactly does a neurotoxin look like? You're on a need-to-know basis, bank robber. Shut it. Elevator's coming down. Pierdziel. Someone's on board. Dobra. Jedna osoba czy dwie? Jeżeli dwie, to dupa. Out. Get the pass. Next floor. Come on. Co my z tym trupem? How do you feel about this? I feel pretty damn fine. Yeah, if only your camera crew was here. Round to the right. Come on. Clear. O, gościa nie ma. You see the lab geeks? I don't want trouble from these two. O, bezwładni pracowników laboratorium. No dobrze, no to idę po prostu i strzelić im w głowę. Dobra, pięknie. We gotta keep moving. Przeładujmy. Ciekawe, na ile to obezwładnia. Wiecie, oglądałem... They're on us. Make a judgment call. I dare you. Just a little pinprick. What can a pinprick do? Ask the monkey. Dobra, niech idą. Clear. We move forward. Dobra, czyli idziemy tędy. A oni tych trupów tam nie... Znaczy trupów, tych obezwładnionych nie znajdą? Znajdą. I pewnie włączą jakąś... Swipe us in. Come on. Powinni włączyć alarm. Secret sauce. Come on. You. Door. Now. You won't get in here. The locking mechanism is triggered from the inside. Pause it. We got company. I got this. You, hands up. Back up. Back up. And freeze. We get collateral. You want a bargain? What's Nerd Face worth? Open up. The special agents have the door. Go in there and secure our nerve agent. Move it! Dobra, nie, no sobie ten. Wolę ich obezwładnić. The most dangerous man in the country. I'm also the most shit scared. Oh man. Thank you, federal government. No dobra, idziemy. Czy ja coś tu mogę znaleźć? Nie, dodatkowego. Jakiś znajdziek raczej też nie ma. The toxin is volatile. We need to get it into a refrigeration unit.
Dobra. Facility has been breached. Facility has been breached. To jest właśnie to. Dobra, heavy gun, to ja bym zrobił taki coś. Bang. Na górę czy co? Tu? Dobra. O! Tam jest gościu. O, tu jest gościu. Pięknie, no idziemy, idziemy. Dobra, idź, biegnij. No to już, to idziemy. Dobra. To są szczury, jakieś małpy? Normalnie ty na zwierzętach robią eksperymenty. Jakie to haniebne. Znaczy, haniebne i nie haniebne, ty. Ciekawi mnie. Zastanawiam się, jaki jest ba... No spierda! Co za gość? O chłopie! Chwilę, muszę poczekać, bo... Ciekawe, jakie jest wasze zdanie na ten temat, jeśli chodzi o testy na zwierzętach, bo rzeczy muszą być testowane, nie? I teraz lepiej testować na ludziach czy na zwierzętach? Najlepiej nie testować ani tu, ani tu. Ale teraz znowu pytanie, czy da radę jakoś zastąpić to testowanie, nie? Dobra, jest dobrze. Dobra, idziemy, idziemy, już idę. Tu? Here we go. Get her on ice before the sell by. Okay, steady. Easy does it, M. Just as I was getting used to having the apocalypse in my pocket. There you go. Phillips is on his way. Good. Get this thing ready to move. I'm just a couple clicks out. Is the package ready? Package is ready. Get over here, man. I can't believe they spent the tank from the Polito job on this chopper. The flying pig rig. And we need a flying pig rig right now. A to nie jest tak, że oni by mnie zestrzelili tutaj? Tak mi się wydaje, że... Dobra, Cargo Bob. Jak to było? Bliżej. Come on, let's go!
Oh, FIB Special Agent, I got this covered! Detain this man! Fuck you, I should detain you, I just took a bullet for my country! Time to go! Bring us up! Stary, no nie wierzę, że on to tak zrobił, nie? Ja... Wydaje mi się, że to się nie uda. Back there? Where's Agent Haynes? Don't tell me we suffered casualties! Only self-inflicted ones! Fucking guy shot himself so he could pass as a double agent! Maybe they'll debrief him with a 12-inch aluminum flashlight. Haynes took the easy way out. We're the ones hoping we'll outrun the agency response team. I think Franklin's the one taking the easy way. Guy's got his feet up in an aircraft hangar. Look, let's just get to the airport so we can finish this bullshit. When you drop us, I'll take the nerve agent. Mr. Phillips, can I trust you to dispose of the chopper? I got more important things to worry about messing around with this stupid chopper. Like things that actually mean something. Not made up wars, with made up enemies. Matters of the heart. Is he fucking with me? Probably not. Dobra. Umieść skrzynię. O Jezu. Dobra, to teraz tak. Teraz muszę przede wszystkim jakoś to tak... O. Teraz tak, delikatnie w prawo. Obrócić. Dobra, i teraz tak. W górę. No. Prawo. Pięknie. Wyląduj śmigłowcem. Dobra, gdzie? Tutaj, spoko. Idziemy kawałek do przodu. Znaczy, lecimy kawałek do przodu. Pięknie. Mamy to. No nie jestem mistrzem latania, ale jakoś się udało, nie? Hey, Frank. Jakoś się udało, panowie crack, panie. Man. So the chemical weapon in there, right? If it even is a chemical weapon, hell, it could be shaving cream for all I know. By the way, next time you're getting wet. Oh, but there won't be a next time, will there, Davey? There never is. I'll do my best for you. I always try. Yeah, well, maybe this time we'll get lucky. Maybe this time Steve will succumb to the strains of enhanced interrogation techniques. Interrogate him? Are you insane? They're probably decorating him right now. Hey, Davey, your boys at the agency are onto you, remember? Huh? You and Stevie. Just try and keep your heads down. Yeah, putz. No i świetnie. I my się mamy nie wychylać, ale... A i on ciężarówką tam odjeżdża, spoko. Czekaj, co jest? My days in the wilderness are over. Lester, he settled up with that crazy Mexican motherfucker. Gave him the artifact. Now, as long as Trevor handles the wife, we're good. But what about him, man? Yeah, fuck him. He likes the desert. Besides, we do one big score, we're all gonna have to go our own separate ways anyway. Oh, man. I can't wait to get back to that movie studio. Yo, all right, man. Well, shit, I'll holler at you later then, all right? No, ja powiem wam też. I'll tell you what, you could take this desert and stick it. My life may be a world of pain, but from here on out, it's gonna be cool, comfortable, air-conditioned pain. Take it easy. Relax, take it easy. I had a wonderful time, Trevor. But we both know I made a vow to my husband. I know! You have a great pain inside you, but you are a beautiful man. I've never been so happy and so sad in my life. You have a beautiful way with words. For some reason, everyone I love abandons me. I am not abandoning you. I am going home. You mistreat you! I know. I know. Zawieź Patrycję na farmę. No zakochał się Trevor. A swoją drogą, nie... On powiedział... Znaczy... O Jezu! Kurde, byk na drodze. Powiedział takie...
smutne, za prawdziwe i zarazem smutne słowa, ponieważ wszyscy, których kocham, mnie porzucają, nie? I tak może powiedzieć tylko człowiek, który ma, moim zdaniem, no, sporą depresję. Czekajcie chwilę. Dobra, sporą depresję. I zaawansowaną depresję może tak, bo spora to jest akurat złe słowo, ale... Wtedy to jest najgorsze, bo człowiek uważa się za najgorszego, uważa, że wszystko, co zrobi, to błąd. I niestety, ale tak nie jest, no. Dobra. I co? O. No. Stay. You better treat her right, man! I will, amigo! Yeah, otherwise... The other ear! Of course! The way I see things, you and me and Michael, we're friends now. Good friends! Such good friends that we will make a great effort to avoid one another! That's fucking perfect! Thank Michael for the statue! It is exquisite! Yeah. Yeah, I will. Ukończone, małpie figle. Tam, co tam się dzieje w ogóle? Dobra, mamy tak. Jeśli chodzi o Trevora, to mamy zadanie z podloga T, które nie do końca wiem, gdzie jest. Czekajcie, tak. Najpierw to sobie ogarnę. Aha, tutaj, dobra. Czyli to jest podejrzewam to zadanko w chacie. Kawunia nie zaczęła działać? To dziwne. A tyle jej prawie wypiłem. Czekaj, to jest chata pewnie tego naszego, jak on się nazywa? Kuzyn? Kuzyna tamtego. Wiecie, o kogo chodzi, nie? Ale to sprawdzimy sobie za chwilę. Teraz tak. Trevor ma dwa zadania, Michael nie ma ani jednego, Franklin ma też jedno, więc pierwsze co? Internet, Los Angeles, moje portfolio, 12.55, dobra, odbija się, więc może nie będzie aż tak źle, jedziemy tutaj do tego zadanka, bo tak czy inaczej będę musiał to zrobić i... Może się okaże, że to będzie coś cudownego. Jakieś takie mega intrygujące zadanie. Patrzyłem też na te zadania, które mnie czekają. No to notabene nie jest już tego tak dużo jakoś, nie? Także cieszy mnie to jednocześnie i smuci. Albo bardziej pasowałoby to smuci, zarazem cieszy. No, dlaczego? A już wam tłumaczę, panowie i panie. Smuci z tego względu, że no jak skończę GTA 5, to będzie po raz kolejny ukończona jedna z lepszych gier, którą w życiu grałem. Myślę, że naprawdę taki hit trochę ponadczasowy, można by było rzec. O, tam chyba powinienem? Nie, dobra, dobrze, pojechałem. Moim zdaniem jest to taki hit ponadczasowy, gdzie mocno to podkreślałem na początku, zwłaszcza gdy zaczynałem w to grać po raz drugi. Być może naszym klientom karabin maszynowy, a pierdziele. Co prawda nie jest tak, znaczy przynajmniej na razie, nie uważam tak o Wiedźminie, bo z mojej perspektywy po prostu Wiedźmin dla mnie, tylko dla mnie,
jest grą, którą przeszedłem raz i mi wystarczy, nie? Ale pewnie jak ukończyłem GTA 5 za pierwszym razem, to też tak uważałem, nie? Więc mam nadzieję, że kiedyś... Hey, get back here! You're pathetic! You had your chance! Proszę bardzo. Proszę bardzo, paniusiu. Hi. There you go. I persuaded him to change his mind. You're my hero. I can't thank you enough. Nie wiem, jak ci ten dziękować. No, przede wszystkim mogłabyś pójść ze mną na boczek, nie? Gdzieś tam. No, mam nadzieję, że w Wiedźminie też tak będzie. Ale Wiedźmin, no, tak jak miałem w planach w styczniu, ograć generalnie w tym roku ten tytuł, to teraz niestety tak nie będzie, bo jak ja zaczynam Red Dead Redemption 2 i za chwilę też Cyberpunka zaczynam, no to powiem wam szczerze, to naprawdę będzie... Jedna i druga seria będzie długą serią, nie? GTA 5 się skończy, która trwa... Ole, o, motocykl jakiś pod oknem mi przejechał. No i tak samo jak GTA 5 kilka miesięcy trwa, tak samo tamte dwa auta. Dwie serie będą trwały kilka miesięcy, także... Dobra. Ile mamy? 26, a normalnie zaczynamy. Najwyżej znowu zrobimy w ten sposób, że... Bang. Że przerwiemy w trakcie. Już mi cię brakuje? Przepraszam. That's a funny way to greet your cousin. You ain't my G-damn cousin, Trevor. I thought we was family. But please, just go and ruin somebody else's home furnishings. Who the F is that, Floyd? No one, my sweet. Hey, by any chance, did you catch crabs at that conference? Floyd! I heard that those conferences are regular little fuckfest, huh? Guy, come in. I'd like you to leave right now. Oh, yeah. Some serious corporate gangbanging going on, right? Yeah, with every executive and director of communications from here to Bangalore taking it left, right, and center in the name of team training, right? I mean, now that's what Floyd told me yesterday as he was staring at my my penis. I want you to leave now! Look, this is all I've got, all right? I had a tough upbringing. My daddy was not nice to me, okay? Now look, Deborah, I love you, and I love you too, Floyd. Why can't we all just be together, huh? You can have Mondays through Thursdays, you can have the weekends, all right? I know that's not normal, but in this crazy, crazy world, is normal so good, huh? Look, Deborah, Floyd, will you marry me? Get out of my condo! And you go too, Floyd! I told you, I've got a career! I don't need this crap! Yes! There. You made me swear. You're crap, Floyd. Crap! You're not a man at all. Bob's right about you. Oh, who's Bob? I want both of you to go now. You and your weird friend. Whoa! Hey! My name is Trevor, sweetheart. I could give a fuck what your fucking name is! I'm not afraid to use this. I'm not. Bob taught me. Fuck Bob! You people are not very fucking nice! Ale zaraz będzie chyba rozpierdol. Oh, hey there, Trevor. Hey there, Wade. Did you meet Deborah? Ooh, interesting lady. Yeah. I should probably go say hi. I wouldn't. Why not? Let's go get in the car, all right? Let's go have the time of our lives.
Oh, Jezu. Oh, I know exactly where to take you. O ja pierdziele. Ale nie gadaj, że tamtego też zabił. Udaj się do klubu ze striptizem. O Jezu. I know she seems kind of uptight, but she can have fun. No. I don't think she can, Wade. Just Floyd then? Floyd's gonna meet us there. Floyd's trip? Exactly. Oh, Trevor, what have you got all over yourself? You're all red. You got syrup? Yeah. Syrup. Accident. We've all been there. We sure have, but it don't taste like syrup. Don't taste me, all right? No licking. Okay. Hey, you remember when we met? Sure. Last year. I was on the way to the gathering with Daisy Bell and Kush Tronic and... And you stopped in Sandy Shores to get lit, and you met a dealer, and he looked after you when your friends had abandoned you. That was weird, weren't it? The last time I saw him, it was with you, driving out to the quarry, and then they just disappeared. Poof, right? I mean, they were gone. Some friends, right? And now Cousin Deborah don't want you around? I mean, there's a pattern here. The Congo did get messy. The pattern is you can't rely on anyone. Anyone to jest niefajne, co on robi. To jest niefajne, co on robi, bo w tym momencie tak. Znaczy to weźcie pod uwagę, że to jest gra, nie? I to... Nie możemy tego traktować dosłownie, wiadomo, ale ogólnie jest to bardzo niefajny wzorzec pokazany, ofiary i kata, ponieważ uzależnia po prostu tego człowieka od siebie. So, this is where Floyd is gonna meet us, a strip club? Oh yeah. That's unlike him, he's a real homebody, he loves that apartment. Interestingly, you and me, we got a new home. Where? Here. Right here. Here? Here. Now, I know it's unconventional, but that's the way we roll, homie. Hey, you two, I want you to give this boy a good time for a long time. Hey, gorgeous. Tell me where the manager is for this fine establishment. Through there and take two doors to the right. Mm-hmm. Through there. To the right. Thank you. No dobra. Amigo! Prepare to meet your new partner. Ja pierdzielę, co tu się odpierdziela, nie? Hey, Lester. Hey, Trevor just called about the big one, the UD. You know anything? Yeah, I told him we could hit it. You down? Of course I'm down. Look, I'll get my research together and meet you at Trevor's. He's taking over the Vanilla Unicorn Gentleman's Club. All right, message Franklin. Nie wiem, co to wybuchło, ale spoko. Hank ten. No dobrze, mamy zrobione to zadanko. Nawet idealnie się złożyło. Nawet idealnie się złożyło, bo mamy 33 minuty, także zawsze coś tam, jeśli chodzi o długość, to można powiedzieć, że jest no, cudowna długość odcinka. Wyjdźmy sobie jeszcze na zewnątrz. Nie, to zostawimy. Cześć, co to jest? Napić się. Zobaczmy, jaka będzie reakcja. Dosłownie tak samo bym zrobił. Dosłownie tak samo. Ja nie lubię jakiegoś... A od kiedy to... To autko jest ładne. To autko jest ładne, ale gdzie jest moje to srebrne autko? Może w garażu? Poczekajcie, otwórzmy garaż. Znaczy ogólnie już jest koniec odcinka, także luz, ale... Nie, no nie ma. O, ale zobaczcie, mogę ten nurkować. Hehehue. Dobrze, fantastycznie. No dobra, to też jest fajne, Audi. Czemu nie? Jak wygląda sprawa z zadaniami? Tu mamy jakieś tego Trevora mamy. Tu mamy...
Czekaj, tu mamy tenisa, penis. Tenis, w sensie. Tu mamy nieznajomego jakiegoś. Nieznajomego, ale on jest na pomarańczowo, więc... Tuż to tam Trevor, tak? Tak. O Jezu, ty Trevor, masz 6 zadań. Dary. Dobra, przejdźmy jeszcze na sam koniec na Franklina. Bo ja nie chcę na razie, że tak powiem, bawić się. Dobra, jak to wygląda? Tutaj też jest tylko Trevor. No okej, okay, no to teoretycznie... A i tu mamy jeszcze ten strip club. Dobra, idziemy na Michaela, i jedziemy do tego strip clubu. Bo mamy 6 zadań u Trevora, aczkolwiek wiecie jak jest, nie? Wiecie jak jest, jak ja przełączę teraz na Trevora, to będę już bezpośrednio w zadaniu z Lesterem i pewnie włączę cutscenkę, a tego nie chcę. Dobra, to widzimy się w następnym odcinku. Mam nadzieję, że się podobało. Zapraszam też na inne serie na moim kanale. I tyle. Pozdro. Cheveral. Hej, hej.